Jak namieszać w polskiej polityce? Jak wyłączyć działające polskie koleje, porty lotnicze? Jak sprawić, żeby wszystkie urządzenia w kraju przestały działać? Wszystko to w naszym nowym serialu Audioteki Error. Kilkanaście osób ucierpiało wskutek wybuchu paniki na stadionie. O wszystkim poinformujemy. Na razie zalecam spokój i modlitwę za tych ludzi. Error ma w sobie moc odkrywania tajemnicy. Projekt Error. Sprawa jest prosta, bo autor tekstu, Krzysztof Domoracki, jest świetnym, bardzo zdolnym, utalentowanym człowiekiem. Obsadę mam taką, że nie jeden reżyser zacierałby rączki. Reżyseruje to Tomek Borkowski, który jest moim serdecznym przyjacielem. No, znamy się jak mało kto na świecie. Ale mimo to zaskoczył mnie, dlatego że nigdy nie pracowałem pod nim. Nigdy mnie nie reżyserował, a tutaj widzę, że on jest po prostu jak ryba w wodzie. Czuję się w tym genialnie i robi to świetnie. Moim głównym błędem było to, że wkroczyłem do świata drapieżników z przekonaniem, że jestem w nim największą bestią. I szybko zostałem sprowadzony na ziemię przez gatunek, z którym nigdy przedtem się nie spotkałem. Jacek jest bardzo zdolnym informatykiem, który jest świadomy swojej siły, swoich możliwości. Premier Malinowski jest premierem. Bardzo konserwatywne ma poglądy. Bardzo dużo pali. Po prostu nie dba o siebie. Ale dba o kraj w sposób, jaki potrafi najlepiej. Jest wyrachowany, okrutny. Jest po prostu bezwzględnym i świetnie skutecznym politykiem. Błażej Zybert to jest taka postać bardzo tajemnicza. Cyberbezpieczeństwo. I to jest właśnie facet, który się takim cyberbezpieczeństwem zajmuje i w ogóle cyberświatem. Zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania naszego audio serialu pod tytułem Error. No i co wam więcej powiem? Bawcie się dobrze przy słuchaniu. PS. Przed chwilą tylko się nie nagrało. Umawialiśmy się, że wchodzimy z ostrą muzą. Ja zaczynam tańce, potem pojawiają się wielbłądy. Bawcie się dobrze.